Ale hamuwa tutaj leci. Kolejna kontuzja sezonu nadchodzi. O, jest Petrula moment! One zapomniały, że mikrofony mają podpięte. Dzień dobry widzowie Avizo TV, zapraszam serdecznie na 5. odcinek 6. sezonu Piekielnej Kuchni, moi drodzy. Ten sezon jest kontrowersyjny, no nie? Ja wiem, że jest kontrowersyjny, wiem, że nie wszystkie odcinki wam się aż tak podobają, wiem, że kontrowersyjna jest zmiana szefa, chociaż Michała Brysia już polubiłem na tym etapie całkiem i uważam, że na tyle, na ile może ponieść tą pochodnię, to to robi. No to, słuchajcie, większą kontrowersją są tutaj takie rzeczy jak, no... Brak Zenka, no nie? Brak Zenka cię dojeżdża? Gorące klocuchy czekają tylko na ciebie. Użytkowniku, nie czekaj. Można oglądać innych uczestników. Także oglądajmy. Twitch się z wami wita, YouTube. Ja też się z wami witam. Smacznego obiadku życzę. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj wyjątkowo pyszny do kulinarnego programu. Przed uczestnikami kolejne kulinarne wyzwanie. Pora sprawdzić, jakie niespodzianki na dzisiaj przygotował dla nich szef Bryś. Witam wszystkich. Witam, szef. Dawno was nie widziałem. To już 5. tydzień. No, ciekawe, co dzisiaj się będzie działo. Ciekawe, czy jesteście gotowi na kolejne wyzwanie. Oczywiście, szef. I staniecie na wysokości zadania? Gość specjalny wchodzi zaraz. Damy radę ze wszystkim. To najpierw przedstawię tak. Gościa. Najlepszy z najlepszych. Przedstawiciel absolutnej światowej elity. Jego wysokość Marcin Gortat. To ciekawy cross akurat. Wow. Ogromny. Marcin Gortat, koszykarz amerykańskiej drużyny Washington Wizards. Pierwszy Polak, który wystąpił w finale NBA. Znaczy wiadomo, nie jest to człowiek z kuchni, ale jako cross w takim odcinku spoko. W ostatnim sezonie Marcin Gortat został najskuteczniejszym i najlepiej zbierającym zawodnikiem swojej drużyny. Wkrótce zaczyna 11. sezon w NBA. I ten uśmiech. Fine. Dobry. Cześć Marcin. Cześć. Cześć Marcin. Ile on ma wzrostu? High five. Powiedz, co ci wciskali w dzieciństwie do jedzenia, że tak wyrosłeś? Mama dostarczała z tatą tony jedzenia ciężarówkami. A 13 wzrostu. A potem dźwigiem, tak jest. 2,13 wzrostu dzisiaj, dzięki temu, że jadłem wszystko i wszystko, co polskie. 2,13? Super, zazdroszczę dziewczynie. Dokąd chętniej wracasz? Do Polski na bigos mamy? Czy do Stanów na półkilogramowy stek? Zdecydowanie wracam do Polski, staram się oczywiście jeść jak najwięcej polskich potraw. No ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby wrócić do Polski nie zjeść czy schabowego, czy mielonego. Nie ma nic lepszego niż polska kuchnia. Dzisiaj będzie jak u mamy, a może nawet i lepiej. Waszym zadaniem będzie przygotowanie dowolnej potrawy, która poza smakiem i zapachem zachwyci nas jeszcze kompozycją i wyglądem. Najlepiej 3D. Czyli kompozycja przestrzenna. Nie damy plamy. Macie pomysły jakieś? Nie wiem, jak do tego podejść. Kuba, masz jakiś pomysł już? Mniej więcej tak, szef. Tutaj to musi być więcej niż mniej. Ale żeby podgrzać emocje, tak jak na meczu ligi NBA, mamy jeszcze mini konkurencję. Mini to może nie jest dobre słowo dzisiaj. Wybierzemy też najwyższe danie. Może być fajna nagroda z Gortatem. Może być w końcu jakaś kreatywna nagroda typu mecz kosza z Gortatem. Mimo fajnie. Wysoki gość, wysoka jakość, wysokie jedzenie. Spokojnie damy radę. A teraz podzielimy was na drużyny. Marcinie, czy różnica wzrostu ma znaczenie? Na boisku mamy bardzo ważną współpracę pomiędzy wysokim a niskim. Dzisiaj mówi się w NBA, że tak naprawdę wysoki to są mięśnie, a mały to jest mózg. No to sprawdźmy, jak współpraca małych i dużych odbędzie się w piekielnej kuchni. No nie wszyscy mamy, którzy nie wpadli do kałuży. Poproszę, żebyście się ustawili teraz według wzrostu. Najpierw panie. Nie prosta. U nich, no ona będzie odstawała, bo no, jest powiedziane zresztą, że ona jakąś modelką jest czy coś, więc ona będzie pewnie dużo wyższa. Chyba, że tam na dole... Zastanawiam się, czy one mają podwyższenie z tyłu, żeby je było lepiej widać? Chyba mają jakieś. Zaraz zobaczymy, jak będzie, jak stanie. Prawa, obok. Jestem najniższa. To teraz panowie, od najwyższego. Tak, 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 musiało być podwyższenie, bo teraz się wyrównało, jest kapeczkę wyższa. Tego do najniższego. Najwyższy jestem ja, a potem ja. Też jestem w szoku. No i pary do dzisiejszej konkurencji ustawiły nam się same. Przypominam, magiczne słowo klucz, 3D. Na 3D to ja mogę iść do kina. Przypominam też o mini zawodach, centymetry. Na wszystko będziecie mieli 45 minut. Będzie się kurzyło, a nie paliło. Jeśli wszystko jasne, Marcinie, daj proszę znak do rozpoczęcia meczu. Gotowi? Tak. 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 Gwizdek i jedziemy do boju. Jaka jest twoja wizja? Schabowe ziemniaki, schabowe ziemniaki. Burger z polskim akcentem. To będzie to. Nie ma schabu. Jak nie ma schabu? Nie ma? Nie ma. Nie ma schabu, ale jest wątróbka. Jedziemy z wątróbką? Dawaj. A mięso jakieś? Nie, robimy deser. Można? Też nie z wrzątkiem. Co nie jest zabronione, jest dozwolone. Trzeba być oryginalny. Jesteśmy ze Śląska, ugościmy go w Śląsku. Właśnie tak. Mamy 45 minut, Aga, zadupczamy.
to będzie domowe śląskie danie. Wszyscy idą na normalne domowe jedzenie. Ja to bardziej myślę o jakimś burgerze, żeby zrobić. Mam wrażenie, że więcej osób będzie robiło burgera. Chyba, że jedziemy coś polskiego, ale nie. Nie, nie ma sensu. Trochę pracowałam na kuchni amerykańskiej, więc musimy to wygrać. Ja bym potrzebował długie wykałaczki. Zobaczymy. Do bicia? No? Będzie nam się trzymało. Ale zaraz tak, no, schaburgery tak zwane. Schaboburger, schaburger, różne nazwy widziałem. Nie wiem, czy mi się zdarzyło to jeść, ale jest często właśnie w jakichś polskich kuchniach taka pozycja, że właśnie nasz rodzimy burgerek na schabowy. Czemu to robisz? Nie wbijaj tego. Jeśli na wysokość idziemy, na pewno wygramy. Już te wątróbki smażysz? Tak. Niech się dzieje, co chce, jesteśmy w Hell's Kitchen. Raz się gotuję w piekielnej kuchni dla Gortaka. Tak jest. Sama bym zjada taką wątróbkę. Natchnieni profesją gościa, kucharze nawet z mięsem obchodzą się dziś jak z piłką. Pora sprawdzić, co z tego wyniknie. Nadchodzę. No jak? Ale on w tej kuchni to wygląda przepotężnie. Kto idzie? Robimy takiego mega dużego burgera. Dobrze, tylko też musicie zwrócić uwagę, żeby to był taki hamburger, którego da się ugryźć. Mamy do wykarmienia jednego koszykarza, nie całą drużynę. Michał, Agnieszka. Uwaga, nadchodzą, uwaga. Michał jest ze Śląska. Agnieszka też. Narodowa potrawa śląska to jest rolada, tylko normalnie ona nie jest z mielonego mięsa. Widzę, to jest wariacja, będzie wariacja powstawała. Do tego śląskie kluchy, modra kapusta i jedziemy. Szefie, taki rolady z mielonego jeszcze szef nie jadł. Musicie pamiętać, że ta cebula nie może być surowa. Tak, ja niestety surowej. Marcin, dzięki, że przyszedłeś w tym momencie, bo jakbym zawinął 3 rolady z surową cebulą, to już bym tego nie odwinął. Jak jest tą cebulką? O, idealna, bardzo ładna, widzę, że jest złocista. O cebulo, gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę. Co robicie? Wątróbkę, szef, z plaskami ziemniaczanymi? Rozumiem, że będzie wieża, tak, z plaską? Wątróbeczka, tak, jak najbardziej. Z cebuleczką. Ale wyglądają na takich zajaranych, no nie? Fajnie, dobrze im dopasowali gościa, bo widać, że też im zależy od razu, jak jest taki gość, że rzeczywiście robi na nich wrażenie, a nie, że im powiedzieli producenci, że teraz macie się zachwycać, to jest gwiazda Polsatu. Wiem, że nie wiecie, kto to jest, ale cieszcie się, no nie? Były takie przypadki, że nawet słyszeliśmy plotkę, że na planie było mówione, że teraz macie mówić, że to super spotkać tą osobę, a oni nie wiedzieli, kto to jest, no. Gortatę raczej każdy zna, więc myślę, że tutaj po tym problemie, no i też są szczere uśmiechy i naprawdę fajnie od razu się patrzy, że się tak angażują. Tak, oczywiście. Ale nie surową. Ja nienawidzę surowej cebuli. Nie, podsmażamy cebulę. Super. Ale jak pilnuje tej cebuli. Kuba S i Kasia, tak? Jaki jest pomysł? Postanowiliśmy z Kasią zrobić deser, który też będzie trzywymiarowy. Bardzo sprytnie. Marta. Marcin, chyba jesteś najwyższą osobą, jaką widzę na kuchni. Co tam mieszasz w garze? To będzie nasza polska wersja sosu barbecue. Ze wspaniałym tatarem, ale po amerykańsku, czyli burger, który będzie, mam nadzieję, tej wysokości. Połowa czasu za wami. Tak, szef. Tak, szef. A jak ja powiem? Jasne? Tak, szef. Po wielki szacun, naprawdę. Czy wszystko na pewno jest jasne? Na wszelki wypadek sprawdzają też zastępcy szefa Brysia. Wisiaczki, czasu coraz mniej. Wiemy. A jak się pracuje w parach? Dwóch Ślązaków. Gdyby ten program był dziś, to byłaby tam Julia Żugaj. Wiesz co, pewnie tak. Tak szczerze, tak. Zawsze się dogada. Ja w twojej parze. Dobrze, szef. A kurczak do czego? Do burgera. Będzie taki chicken. Combo. Ale pamiętacie, że na zadaniu było tak, że ma być 3D. Three Dimension, nie? Chyba jesteś... Jestem! Specjalistą 3D, więc... Bez najmniejszej wątpliwości. Szybko, nie mamy czasu. Spokojnie. Co z mięskiem? No idzie. Zobacz, jak się jedzie na dwie kluchy, zobacz. Michał jest zadaniowy i robi wszystko super. Składamy czy nie składamy? Razem, wspólna decyzja. Poczekaj. Uwaga, ostatnie 3 minuty. Składamy, dobra, nie ma sensu. Schowaj tą kurę w ogóle. Schowaj ją, nie było kury w zamyśle. Potrawa ma być jakaś, nie może być neutralna. Karola, czerwoną damy w mięso. Co czerwoną w mięso? Cebulkę. W środek. Tak, no. No. Spoko. Pieczara cebula. O nie, surowa cebula, co ona robi? O mój Boże, Gortat chodzi przez 30 minut po kuchni i dosłownie pilnuje cebuli. Ja pierdzielę, jaka wtopa. Chyba, że czerwoną akurat lubi na surowo, tak też może być. No jest trochę inna w smaku, ale podejrzewam, że będzie, jak to pokazują nam tak specjalnie, to zaraz nastąpi giga zje. Cebula? Szybko. Mięso. Jest. Mięso. 4 razy się mnie pyta, a mięso jak? A nie możemy naprawdę na tych kluchach ułożyć tego mięcha? Spróbujmy. No to dobra. Ale to spróbujmy. Mamy tak... 10! No dobra, 10. Nie mamy czasu. Chyba będzie średni efekt, coś czuję. Za dużo tego entuzjazmu było na początku. Czekaj. 8, 7, 6, 5, przekładamy 4, szybko. 3, nóż. 2, dawaj, 1. O, ale ten burger? Tylko ta cebula. Czas na degustację.
Każdy z jurorów może przyznać od 0 do 3 punktów. Maksymalnie można więc zdobyć 6 punktów za danie. Czas spróbować, co przygotowali. Czyje to jest? Nasz szef. Marcin, trzymamy kciuki. Sądzę, że się uda. No to opowiadajcie. Inspirowaliśmy się Zachodem w połączeniu z naszą piękną Polską. Tak więc mamy tutaj mięso mielone, placuszki ziemniaczane razem... Przepraszam, ale dwóch chłopaków pokazujących sobie miarkę trochę mnie coś w tym bawi, ale nie wiem co. Konfiturą z pomidorków, z papryką. Czego tam nie ma? Jest czerwona cebula, jest ogórek kiszony? Kiszony. Tutaj mamy młodą kapustkę podaną na takiej łódeczce. Zmierzyłem wasze danie, 11 cm. Oczywiście noża nie mierzyłem. Może nie za dużo, ale na burgera jest okej. Ale tutaj było chyba podpowiedź w trakcie przygotowywania. Mianowicie, ja nie lubię surowej cebuli. Ta-dam. No on chodził po tej kuchni, on sprawdzał każdą jedną patelnię, czy tam się znajdzie cebula. No ja nie wiem, co oni odpieprzyli z tą cebulą, musieli to usłyszeć. Oj, wpadka. Przecież mówił, że tak. Jej nie je. Czy wyście oszaleli? Ja nie wiem, co oni chcieli zrobić. Wyraźny smak surowej cebuli. Są jakieś plusy w ogóle? Bardzo fajnie przyprawione mięsko. Zdecydowanie jakiś to jest sos. Coś dodaliście takiego ostrego, co naprawdę daje dobry smak. Skoro mięso już smakuje, jesteśmy na dobrej drodze. Największy minus, oprócz oczywiście cebuli, jest taki, że bułka do hamburgera powinna być podgrillowana. To ocenimy w takim razie. Od 0 do 3. Twoja propozycja. Mięsko bardzo fajne, mocne 2. Wzlatujemy. Niestety jeszcze kwestia tej cebuli. Jeszcze raz przepraszamy za tą cebulę. Zlekceważyliście sugestie gościa, dlatego ode mnie 1. No, ale tak szczerze mówiąc trochę racji jest, że taki duży nacisk na to kładzie, bo wyobraźcie sobie, że mówicie, że macie na coś alergię, no nie? I mimo, że bardzo wyraźnie zaznaczacie kilka razy, to ktoś zapomina o tym. No to tragedia by się mogła wydarzyć, więc imo dobrze, że Bryś bardzo zaznacza, że jak ktoś zaznacza, że jakieś czegoś... Tutaj akurat chodzi o smak, więc pół biedy. Ale jak ktoś zaznacza, to kurde, dobrze, żeby taki zawodowy kucharz by jednak pamiętał. Więcej o 1. W sumie 3 punkty na 6. Ja to taka mała się czuję dzisiaj. Bądźmy dobrej myśli. No to przez grzeczność zapytam, czyje to jest? Nasza szef. Wszystkie wasze talerze mogą pójść się schować. Nasz jest najlepszy. Zaczniemy od precyzyjnych pomiarów. 11,5. Wychodzimy na prowadzenie, jest spoko. To co tutaj mamy? Śląski klasyk w wydaniu. Dziwnie to wygląda z tego mielonego mięsa. W sensie te kluski mi się bardzo podobają, ta kapustka mi się podoba, ale te rolatki? Tak, no nie wiem. Co Ślązacy na czacie myślą o tym? Mielonym. Pan Marcin na co dzień je hamburgery i żyje z hamburgerami w Ameryce. I chcieliśmy przygotować coś domowego, tradycyjnego, coś, na co pan Marcin na pewno chętnie wraca do domu. Wydaje mi się, że troszkę przypro brakuje. Proszę skoszować wszystkiego razem. Dokładnie, z farszem całym. No faktycznie. Czyli plusik mamy, a minus? Z 4 bym takie zjadł. Wasze kluski naprawdę wyglądają smacznie. Dajcie no, te próbę. Kluski super faktycznie wyglądają. Ten smak mięsa powinien być bardziej pieprzny, a poza tym są, no niestety, same plusy. Kluski są idealne. Tak, tak. To są takie kluski, które ja pamiętam z dzieciństwa. Kurde, to jest dla mnie moc. Jeżeli przegram z hamburgerem, to będzie mega poracha. Mięsko było w późniejszym etapie delikatnie ostre, tak jak tutaj, żeście wspomnieli, że trzeba się przebić do środka potrawy. Tak na boisku, nie? Coś... Tak, dałbym 2,5. Do przodu. Tylko nie, jest bardzo dobrze. Zabrakło do perfekcji. Zmieniliście tradycyjną roladę. Ej, szczerze, teraz jak to przewrócił na bok i przeciął i tak dalej, to wygląda znacznie lepiej. Takie piramidy z mięsa wyglądały trochę tragicznie. Taką znam. I imponuje mi również to, że gwieździe NBA nie daliście po prostu hamburgera. 3. Przewdaję, Max, ja już wiszę tam 10 metrów wyżej, jest to prawie tak jak Gorta. Dziękuję bardzo. W sumie 5,5. Zajebiście. Bardzo ładnie. No to może dla odmiany, bo dawno nie jedliśmy, zaproponuję hamburgera. Proszę. Nasze danie to burger Gortata. Piwo odstawiam od razu, bo ty jesteś czynnym sportowcem, więc żadnych burgerów, żadnych steków. On to ma na co dzień. No to opowiadaj się. Odpowiednie sprzedanie to połowa sukcesu. Potrawa amerykańska, ale z polskimi jakże dodatkami. Jest nasturcja, jest szczawik, są białe rzodkwy, które są marynowane olejem lnianym, który jest bardzo ważny w diecie każdego sportowca. Kuba
paczek podłuczony wchodzeniem w dupę, tutaj się nic nie zdziała. I oczywiście autorski sos barbecue Marty. Troszeczkę spolszczony. Jest i ostrość, jest słodycz, ananasa, śliwka suszona, więc myślę, super się komponuje. Sama bym opierdzieliła tego burgera. No. To co, kroimy? Najpierw mierzymy. Oczywiście noża nie mierzyłem. Taką kosę mógł wbić, albo nie wiem co, żeby wygrać, nie? 14,5. Wygrywamy tą konkurrencję. Myślałem, że jeszcze więcej z nas, ale... Jeśli możemy coś zasugerować, gdybyście mogli panowie najpierw go ścisnąć, a dopiero potem przekroić. Może przyjdź i pokaż, jak mamy to zrobić. No zobaczmy, jak buldożer miażdży wieżowiec. Rękawiczka by się przydała, absolutnie rację macie. Ciekawe, czy Bryś wychwyci, że w sumie to gołą łapą to robi. Jeszcze ten sos mu się przelewa. Oj, dobra, Bryś zauważył. Zbejtował go trochę. Może nie patrzmy. Jakby tego nie deptał, to tego do buzi naraz nie wsadzi. Marcin, no ładnie to wygląda. Burgera z większą ilością kotletów? Nigdy. Jedno mięcho, drugie mięcho, trzecie mięcho, czwarte mięcho. Trzeba przyznać, że dobre mięsko, delikatnie czuć ostrość, no ale dużym minusem jest na pewno wielkość tego hamburgera. Możliwe, że kierowałeś się tutaj tą konkurencją, wielkością. Co za dużo, to niezdrowo. Nie wiedziałem, że usłyszę kiedyś, że coś jest za duże dla Marcina Gortata. Plusem jest sposób przyprawienia. Znaleźliście równowagę. Marta, odważyłaś się na własny sos i ja to doceniam. Minusem, no niestety, jest ten dyskomfort spożywania. Cieszę się, że sowicie chcesz ugościć swoich klientów, ale wracając do Polski, chciałbym zjeść polskie jedzenie. Tutaj ja bym dał niestety 1,5 punktu tylko. Tylko półtora? Niemożliwe. Moja ocena... Muszą być 3 punkty. 2,5. W sumie 4 punkty. Przechodzimy do kolejnej potrawy. Nie ma tragedii. Co tutaj mamy i kto się przyznaje do tego? No nie, na radomska petarda na pewno coś odpali, także będzie gorąco. Ameryka! Yo! W tym teamie to są tylko mięśnie. Tam nie ma mózgu. No, i tutaj jest to pytanie. Co żeście zrobili? Chcieliśmy, żeby nasz gość się poczuł jak w domu. Wątróbkę, tutaj go placki, niecodzienne połączenie wątróbka z paskami, do tego szparagi. Moim zdaniem hit sezonu. Nie mój klimat, szczerze. Mówię, picuś, glancuś, będzie 100 punktów. Ale najpierw zmierzymy. Oj, oj, oj. 9. 9 centymetrów. Wiedziałem, że nasze danie to mikrusek. To spróbujemy. Jak Gortat zje od szajby, to ze swoich malutkich bucików wyskoczy. Szczerze wam powiem, wychowałem się jedząc wątróbkę. W Stanach praktycznie nigdzie nie jestem w stanie dostać wątróbki i dlatego wątróbkę muszę próbować tylko i wyłącznie w Polsce. Po raz pierwszy jem wątróbkę z plackiem ziemniaczanym. Dla mnie ta wątróbka jest mistrzowska. Panie Marcinie, niech pan mnie zabiera ze sobą, ja będę panu codziennie robić taką wątróbeczkę. Ta wątróbka jest bardzo dobra. Dam 2. Rosnę, bro... On w ogóle jakiś taki hojny jest z tymi punktami, no nie? Chłop zadowolony, cieszy się życiem. No jak rosnę. Szkolny błąd. 10 minut po rozpoczęciu tego challenge'u zaczęliście smażyć wątróbkę. To jest morderstwo. Szefie, już byłam na wszystkich karach. Litość, niech się szef nade mną zlituje, niech szef zobaczy. Obraz nędzy i rozpaczy. Ale nie będę się pastwił nad wami, dlatego że bardzo to smakowało Marcinowi. 1 punkt, w sumie 3. No, szału nie ma, dupy nie urywa. I na deser mamy deser. Nasz deser będzie najlepszy i podsumuje po prostu dzisiejsze danie. Co tutaj mamy? Cannelloni z serkiem mascarpone, z miętą oraz limonką. Mamy też sos na ciepło, tutaj waniliowy, oraz mamy mus z malin i z borówek. Takie coś to można dla dzieci w przedszkolu zrobić. No zobaczmy, jak wysoka jest palma. Średniej krajowej to nie ma. Co miałaś na myśli, mówiąc średniej krajowej? Chodziło mi o średnią wysokości potraw. 10,5. Tak jest. Tak, to nie jest średnia krajowa. No może nie będziemy rozwijać tego tematu. Tak, też tak sądzę. Może niekoniecznie danie jest wysokie, ale jest trójwymiarowe. O, i słowo klucz pojawiło się po raz pierwszy. Trójwymiarowe. Różne struktury, różne temperatury. Sos waniliowy jest na ciepło, serek mascarpone na zimno oraz neutralna temperatura musu z malin i z borówek. Myślę, szefie, że to jest nasz rzut za 3 punkty. Połączenie owoców z serkiem jak najbardziej na duży plus, szczególnie, że sportowcy muszą dużo owoców jeść, a w Stanach niestety jest często podawane z dużą ilością cukru, słodkie, mdłe, a tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie podane, tylko że deser nie do końca da się zawsze porównać do głównych dań. Do głównych dań. Plusem był pomysł. Chociaż, może było jasne, połączenie smaków nie jest jakieś odkrywcze. Wybraliście drogę bardzo bezpieczną, co jest pewnie też częścią taktyki. No ale tak to bywa. Zdecydowanie dla mnie dobry deser, dam 2,5 punktu. Jaki on jest hojny! Ej, za dobrze im będzie. O tak, o tak. Poczekajmy jeszcze na werdykt szefa. Za mało kreatywności.
Niemniej jednak to było dobre. I dlatego zasłużyliście na 2 punkty. Szefie, serio? W sumie 4,5. A to oznacza, że zwycięzcami dzisiejszej konkurencji są Agnieszka i Michał. 5,5 punktu. Tak! Znowu zwycięstwo! Śląsk górą! Śląsk jest najlepszy! Miejsce drugie. 4,5 punktu. Kasia i Kuba S. Nie chcę być szefie znowu druga, chciałabym być najlepsza. Wasza czwórka, już możecie. No, najwięksi Polacy czasami kończą jako drudzy, no nie? Tak. Więc nie ma w tym nic złego. Czuć się nagrodą. A dla nas nagroda? Ale Marta i Kuba zbudowali najwyższy wieżowiec na talerzu. Ich również zaprosimy na nagrodę. Fuksem, ale udało nam się. Obiecuję wam sporo emocji w gwiazdorskim towarzystwie. Mam nadzieję, że będzie sporo sportowych emocji. A wszystkim, którzy trafią dzisiaj na karę, szczerze mówiąc, współczuję. Bo gwarantuję na niej żywe emocje. O nie! Robaki moment. Czy będziemy mieli robaki moment, czy będziemy mieli zwierzęta moment, którymi trzeba się opiekować? Wolałbym to drugie. Mam nadzieję, że to nie będą szczury. Weźcie ketchup. Z ketchupem wszystko da się zjeść. Marcinie, dziękuję. Dzięki jeszcze raz. A was zapraszam do domu. Przygotujcie się na karę i nagrodę. Dziękujemy, dziękujemy szef. Koniec tematu. Kropka. Czyli będzie bęk. Jedziemy na nagrodę. Tarararara. Ła, na co? Zwycięstwo! Weź, jaki Boże, gratulacje. Brawo. Jezu, alleluja, że mnie nie będzie na tej karze. Ale nie mogę tak grać. Gdyby nie ten szkolny błąd, to byśmy jechali na nagrodę. Ja po prostu marzę, żeby z Marcinem Górę oho, spędzić. Oho, drama incoming. Cześć. Porozmawiać z wami przyszedłem. Witamy cię na naszym kwadracie, zapraszamy. Co, dajecie radę tutaj posiedzieć? Nie mamy zegarków, nie mamy telefonów. Także nawet nie wiemy, czy jest dzień, czy noc. A macie przygodę życia, prawda? To już... Nie macie co żalić. Jest taka złota myśl, w NBA przynajmniej się tak mówi. Słuchaj, oglądaj, ale się nie wypowiadaj. I najlepiej na tym wyjdziesz. Pracuj w ciszy, niech efekty robią chaos. Dokładnie. Jak byłem pierwszoroczniakiem, to byłem kocony. Gdzieś latałem w deszczu po jakieś pączki i musiałem przynosić kolegom napoje w czasie treningu. Każdy z nas powinien się od ciebie uczyć. Jan Gortat drugi. Tak, trochę mnie bawi ten segment. W sensie uroczy jest, ale trochę mnie bawi. Pokory i tej skromności, którą masz. Jak nie szanuję zawodników starszych, to jesteś odseparowany od zespołu i po prostu w meczu ci nie piłki nie podadzą czasami. Ale co trener na to na przykład? No, nie ma wpływu. To twoje zadanie, że ty masz się przystosować do drużyny. Marcin, twoja charyzma po prostu ogarnęła nasz cały dom. Oj, ale muszę już uciekać. Zapraszamy częściej. Dobra. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Na razie, dzięki. Aż mi się skończy, co weź. Na dzisiejszą nagrodę zabrał zwycięzców sam szef. No jest Maciek. Słońce, świeże powietrze, musi być dobrze. Cześć. Tym razem wy jesteście u mnie w kuchni. Marcin, wyglądałeś dużo lepiej w koszuli. Też jest piekielnie. Jak był na studiach, to chodził z kolegami na wątróbki. Tak, po maturze podobno się to działo. Nie, gorąco, jak szlak, gorąco, pod się będzie lał. Mam nadzieję, że im dasz trochę w kość, bo ruch i zaprawa taka fizyczna to w kuchni jest bardzo potrzebna umiejętność. Na pewno będzie ostro. Dzisiaj na pewno zrobimy parę elementów, które wam pomogą w szybkim poruszaniu się na małej przestrzeni. Mam nadzieję, że moje codzienne treningi w siłowni przydadzą się. Przegrani też potrenują poruszanie się. No właśnie spoko nawet nagroda, że taka inna. Ja wiem, że mało relaksująca może, ale fajne doświadczenie. No ile osób sobie może powiedzieć, że grałem sobie w kosza z gościem z NBA, no nie? Po małej przestrzeni już zastępcy szefa o to zadbają. Chociaż te kuchnie są kilka razy dziennie sprzątane, to raz na jakiś czas trzeba zrobić generalny porządek. Patrzę, upierdzielona ta kuchnia, także normalnie ręce opadają. Wy się dzisiaj zajmiecie podłogą, cokołami. One wszystkie dzisiaj mają błyszczeć. Tak? Jak lustro. Tego się nie da posprzątać. Do roboty. Ej, i mów tyle osób, taka przestrzeń do umycia, nawet jak jest mocno zabrudzona, bo to jest obrzydliwe oczywiście, ale nie brzmi to na jakieś takie mega długie zadanie, co nie? To wiecie, jest też na treningu z Marcinem Kurtatem. Tak. Szef Bryś obserwuje poczynania sportowców. Lewa, prawa dostawiamy, lewa, prawa dostawiamy. Panowie po chwili zaczynają sapać, wzdychać i płakać. Tak. Duże ciało potrzebuje dużo tlenu do biegania. Swobodnie, swobodnie, swobodnie i...
Jasne, krótkie, szybkie ruchy na nogach, step. Dobra, szybciej. Szybkie ruchy i czujność przydają się również przegranym. Petit, gramy fair play, a ty wchodzisz i mi szmaty zabierasz. Trzeba pilnować gratów na kuchni, co? Ej, albo mi odejdź tą ścierkę, kontuzja albo wróżba, że tu idzie trzeba wszystko. Spójrz na mnie, czy wyglądam, jakbym żartowała? Wbijaj śmiało, Emilka. Mi nie trzeba dwa razy powtarzać. Stary, dajesz mi tą ścierkę? Tata, wracaj tu! Dajesz mi to, oddawaj. No jasne, jeśli... Oddajesz? Koleżaneczko, oddaję, oddaję, ryż. Patrz, tam jest. Ej, wiesz, co on nam zrobił? My się zaraz zemścimy. Na razie! Tak się kończy zadzieranie z piekielnymi kobietami. Tymczasem zwycięzcy... Oni się lepiej przy tym sprzątaniu bawią niż na nagrodzie. Szczerze, no to nie wyglądało na jakieś tragiczne zadanie w tyle osób. Były gorsze. Ty również poczuli ducha rywalizacji. Przyjmujesz teraz piekielne wyzwanie? 6-1? Myślę, że żadnych szans z Gortatem nie będę miała, ale jakoś dam radę. Stawiamy się na pozycję. Blokujemy Marcina. Rozjedziemy cię. Nie, ja się boję! Blokujcie go! Uwaga! Jesteśmy wszyscy praktycznie o połowę niego mniejsi. Super! O! Musisz rzucać! Trafił! Grałeś kiedyś z Marcinem Gortatem? Nie sądzę. A ja tak. To uwaga, przerwa, time out, time out. Dobra, słuchajcie, zostawiam was w dobrych rękach. Marcin, dzięki jeszcze dziękuję raz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Brawo dla szefa. Brawo! Przegrani uporali się już ze sprzątaniem, kuchnia liśni. Pora więc na posiłek. Nareszcie coś zjemy. Zaczniemy oczywiście od przystawek. Robale! O nie! Szarańcza, koniki polne, świerszcze. O Jezus, tam się coś rusza. O nie, tego się w ogóle nawet się tak było. Ewentualne muchy macie tutaj jeden ze sobą. Bez kitu. Jakby to było podane na zasadzie w jakiejś kuchni, która się specjalizuje właśnie akurat w tych szarańczach, to były chyba szarańcze czy świerszcze, nie brzydzi mnie to jakoś strasznie. Nawet by mnie ciekawość wzięła, jakbym było, nie wiem, z kumplami chcielibyśmy spróbować czy coś. Robaki w środku są dość tłuste. Ej, nie proszę, błagam. Tu konik polny, tu głowa, tu... Poproszę od razu wiadro do żygania i tyle. Nie ma oczu. O, jest Petrula, moment! Mamy to! No spróbowałam, ale... Dawaj, dawaj, gryź. Nie wyglądają tragicznie. Karolina zaraz zejdzie nad tym talerzem, no. Gryź! O, jest kolejne. Karolina, nie śpiruj, że te robaki to najgorsze, co miałeś w ustach. Tym bardziej, że to dopiero początek uczty. Pierwsze danie smakowało? Smakowało. Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę. A co, on się może kopułki? Larwy w serze, obrzydliwe. Smakują jak kurczak, nie? Dałaś radę? Dobra, to już mnie na przykład brzydzi, ale wiem, że jest taki ser chyba włoski, który właśnie powstaje właśnie przez to, że te larwy się tam muszą pojawić. To jest jakieś chyba strasznie w ogóle traktowane jako delikates. Ale jest to trochę straszne. Cofka jedna, cofka druga, ale jem. Cały czas wydobuję nogi i skrzydła z zębów. Wow! O, nie, nie takie, nie takie. O! Dobra, oni im dali takie najpodlejsze larwy. Przegryźć. Przestrzegam. Nie, społknij. Weź, nie popukiłem. Szefie, ja naprawdę już mam dosyć tych kar. Jakie podłe! O co w tym wszystkim chodzi? To jest bardzo podłe. Czego was nauczyła dzisiejsza kara? Powiedzcie mi. W porządku. Przede wszystkim. A ten jaki, ci jacy tutaj wyluzowani. No dobra, ci to nawet się chyba zajarali tą częścią. Że robaki są bardzo dobre. Najlepiej smakują koniki polne. Jak kurczak w sumie. Marcin Gortat również zadbał o małe co nieco dla zwycięzców, ale chyba trochę smaczniejsze. Medium well dla was. Normalny kumpel nigdy bym nie powiedział, gdybym go nie znał, że to jest gwiazda światowego formatu. Dzisiaj młodzież nie jest przygotowana na taki trening, jaki ja przeszedłem. Dla mnie trening polegał na tym, że ja do upadłego praktycznie trenowałem. Ja byłem tak długo, aż mi bolały kości, aż mi bolały stawy, kolana i zasuwałem non-stop. Tyle pokory, ile w nim jest, to ja chyba... No było kiedyś, to było, no nie. Kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś było. Nie wiem, no kurde, ja to tak nie chcę podważać słów pana Gortata, ale wydaje mi się, że dzieciaki dzisiaj zaangażowane też są w stanie się zamęczyć wręcz do stanu kontuzji, no. Że dalej są takie dzieciaki, po prostu zawsze nie było ich wiele, no. Że to takie jednostki, które naprawdę albo miały ogromną presję ze strony otoczenia, albo takim zależało, że to robiły. Zawsze jakieś tam wąskie grono takie było. We wszystkich ludziach świata nie widziałam. Żeby stać się dobrym,
to przede wszystkim musi mieć trochę obsesję, dążyć do doskonałości. Wydawało mi się, że gwiazdy top of the top mają zdecydowanie większy dystans do zwykłych, prostych ludzi. Szósta edycja. Piekielna koalicja! Ale trochę ma syndrom papieża w tym odcinku. Nie wiem, czy to w montażu z niego zrobili takiego papieża, czy on taki po prostu był, czy może ci uczestnicy mu takie pytania zadawali, typu jak to jest być wielkim Polakiem, ale trochę jest taki syndrom papieża. Przegrani wracają do domu z prezentem dla wygranych. Na nich również czeka niespodzianka. Ej, widzicie to? O kurde! Szefie, fotka mega. Ej, nie wiem, czy mi burczy w brzuchu, czy coś tam chodzi. Ej, chodźcie, zrobimy tak Barbie, jak przyjdzie. Schowamy jednego robaka. O mój Boże, nie róbcie tego, to już takie gówniarskie jest. Nie, weźmy takiego. Ale to dajemy do jedzenia? Czy jak śpi? Nie, do jedzenia. To jest tak gówniarskie, co oni teraz robią. Tak żenujące. Plan gotowy, pora wcielić go w życie. Wygrani również wracają z prezentami. Marcin Gortat. Panie Marcinie, ta koszulka całe życie ze mną. No dawajcie, bo kurczę, jesteśmy strasznie ciekawi. Prywatny trening z mistrzem świata, coś cudownego. Nie grałem w kosza, natomiast Marcin, od tej pory, uwierz mi, będę oglądał wszystkie twoje mecze. Świetny człowiek, no. To była chyba moim zdaniem najlepsza nagroda po prostu na świecie. No, ale opowiadajcie, jak było na karze. Zrobiliśmy taki błysk na kuchni i szefowie nam zrobili deser. To szczerze, możecie sobie zjeść. Smacznego, Kasiu. Kasia! Ja pierdziele, ale hamuwa tutaj leci. Ja rozumiem, że już przynieśliby im, że ej, patrzcie, co jedliśmy, no nie? I tak jakoś, tak leciutko by im to coś takiego, ale już chować komuś w jedzenie, to jest, kurde, tak gówniarskie. Zapraszam, jest niebo w gębie. Kasia ostrożnie próbuje dania, chyba nie ufa kolegom. Ale co to tam chrupie pod zębami? Pozwól, że się przysiądę do ciebie z moją sałatką. To, co dla jednych jest... Na jej miejscu byłbym tak wkurzony na nich już do końca programu. Rarytasem w innych budzi obrzydzenie. O Boże, jak mogliście mi pokazać w ogóle takie robaki? O, nie wierzę. Że oni wpierdzielają robaki! Idź, przestań! Odejdź ode mnie. Ja się popłaczę. Kasia, to tylko je owsiankę, teraz konika polnego. Robaki. Niczego dawno nie jadłem lepszego, jak smażone koniki polne. Nie, ty nie, nie robaki, nie, 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 proszę. Wizyta dwóch suszefów. Jakby ona była na karze, to by pewnie wyszła z programu, nie zgodziłaby się, no nie? Albo byłaby po prostu autonominowana, bo były takie sytuacje, że ktoś odmawiał kary. Nie wróży nic dobrego. Mamy dla was jeszcze niespodzianki. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Nowe karty. Za wcześnie, nie potrafię tej. Nowe menu? Przecież nie wszyscy znają nawet stare. No. Te zmiany są podyktowane sezonowością produktów, bliny? Tak? Tak, teraz w Polsce jest sezon na baby kalmary. Sezon na bliny chyba. Okej. Okay. Okej. Okay. Życzę miłej lektury. Widzimy się jutro na prepie i serwisie. Do zobaczenia. Dziękujemy, tak jest. Po dniu pełnym wrażeń uczestników czeka pracowita noc. Kurczeler. Dzień dobry. Dzień dobry, szef. Witam, szefie. Widzę, że dobry humor, bo wąsik podniesiony. Dzisiaj będziemy robić robaki. Dzisiaj. Robimy deser, fondant. Fondanty, kocham fondanty. To jest fondant. Całe ciastko jest z czekolady i w środku jest płynna czekolada. Okej, okay, startujemy. Daj mi szokola, proszę. Czekolada. Szokola minimum 70%, proszę. No. Tymczasem Kuba W. zauważa, że Agnieszka źle się czuje. Wszystko okej? Okay?
Zrobiło mi się gorąco. Kolejna kontuzja sezonu nadchodzi. I zaczęła mi drętwić lewa ręka. I ja już wiedziałam, że to jest serducho. Mamy chyba problem. Potrzebujemy pielęgniarkę? Tak. Drugi raz? Agnieszka, mocno zbladłaś. Kiepsko wyglądasz. Czasem mi się tak czasami dzieje, wiesz, że mam czasami puls, ale to potem wraca do normy. No niestety, dzisiaj moje serduszko odmawia współpracy. Ja pierdzielę, drugi raz w tym programie ktoś na serce. Co dzisiaj już? Kawę. Kawę piłaś, a wodę? Wiesz, a jadłaś coś? Nie, jeszcze nie. Zjedz coś i spokojnie, bez stresu. Kasia przybywa z posiłkami. Dobra, bez kontuzji. Śniadanie postawiło Agnieszkę na nogi, oby na dobre. Jeśli tak zaczynasz dzień, to na serwisie na pewno nie będzie lepiej. Receptury jest na 4 osoby 200 gram szokola, 200 gram masło, 3 jajka, 2 żółte, 70 gram cukru. Roztapiamy czekoladę z masłem, dodajemy wanilię, cynamon i tonkę oraz jajka ubite z cukrem. Będzie mega czekoladowo, mega słodko i mega kalorycznie. Teraz do pieca kontrolujemy na 12 minutę. Nie mogę się doczekać, aż mnie będzie bolał brzuszek z przejedzenia. Czaramare, hokus pokus. Fondanty gotowe, pora na degustację. Tak jak mówi szef, kurde, sexy, no. O, uwielbiam te ciasteczka. I chyba najlepsze danie, jakie jadłam. Zawsze mówi sexy, a? Tutaj. Czekolada, kochani, jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. Pa, pa, do zobaczenia w następnym tygodniu. To jest to całe drużyny opium? Rozpoczynają przygotowania do piątego serwisu. Niestety już od samego początku zastępcy szefa widzą niedociągnięcia kucharzy. Weź sobie ściereczkę, weźcie sobie ręcznik papierowy, przytrzyjcie to. Tutaj obok, nie? Było natarte, przytrzyjcie to. Dobrze. Później szef przyjdzie i się na mnie, na was, że jest brudno. Z kim chcesz se polecieć? No, nową kartę muszę sobą, pokazać. Z szefem, ze mną. Czy chcesz polecieć do domu spakowany? Dobra, szef, przebiorę. Ratuję ci dupę, podziękuj mi, dziękujesz. W kuchni czerwonej Agnieszka, która od rana nie czuje się najlepiej, ze wszystkich sił stara się nie zawieść drużyny. Czyli będzie kontuzja, jak tego zaznaczałem. Niedobrze się czujesz? Jak padnę tutaj, to przepraszam was bardzo. Nie, nie, jest okej, skończę, przynajmniej robisz prepa. A niebiescy mają powody do radości. Ojoj, no i co, chyba wyszło, nie? Moje pierwsze babeczki w życiu. Naprawdę. W takim wieku pierwsza babeczka? Trochę słabo. Pierwsze sześć. Współczuję. Zapraszam na czerwoną. Odsłaniam mowę. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Zanim zaprosimy gości, zacznę od stwierdzenia pewnego faktu. Nie udźwignęliście poprzedniego menu. Zgadzacie się? Tak, szef. Tak, szef. Dlatego proponuję wam uczciwy układ. Nowe rozdanie. Jej! Puszczam w niepamięć dotychczasowe wpadki. Wracamy nawet do pierwotnego podziału sił. Czerwone panie, niebiescy panowie. No ale to by na tym etapie to już chyba specjalnie różnicy nie ma. Równie dobrze bym mógł po prostu... No nie no, musiałby przywrócić poprzednich uczestników. No to, że powie, że macha ręką, to różnicy nie robi już. Wcale mnie to nie cieszy, naprawdę. Liczyłam na to, że zostanę u chłopaków. Krótko mówiąc, daję wam drugą szansę. Nowe menu jest świetnym pretekstem do nowego rozdania. Pasuje wam to? Tak, szef. Tak, szef. Nowe menu to nowe wyzwanie, a ta laska uwielbia wyzwania. Aga, to opowiedz nam o kalmarach. Kalmary, kalmary są marynowane, potem są panierowane w panierce z semoliny i są smażone tylko na... Tylko z semoliny? Nie. A co jest tam jeszcze? Ryż arborio. A co z tym ryżem się dzieje, zanim stanie się panierką? Jaka to jest nowa szansa, jak on im za moment masakrę dosłownie zrobi, bo będą musieli działać na jeszcze bardziej pomieszanej karcie, której nie znają, no. Chłop ich pod pociąg wrzucił w tym momencie. Blendowane. Jest mielony. Tak, przepraszam, ale to tak. Ułatwienia dla mnie. Tak, oczywiście, to ułatwia. Może tak zamówienia będę dzisiaj przekazywał.
Figa z makiem. Ja robię. Figa z makiem, brawo! W nowym menu piekielnej kuchni stworzonym przez szefa Michała Brysia znajduje się pięć przystawek. Dwie znane z poprzedniej karty. Tatar z jelenia i pierogi ruskie. Oraz te potrawy w ogóle, co są od początku, jak się je tak na Zoomie pokaże, są tak piękne. Trzy nowe dania. Chłodnik z ziemniaków i porów z kalmarami w panierce curry, z kawiorem i brioszką. Jesus. Przekrzepki z kremem cytrynowym, pianą z trawy cytrynowej i kremem spalonego bakłażana. Przegrzebki w miarę wyglądają na najbardziej chyba możliwą do wykonania rzecz. Oraz figi z serem burrata, szynką dojrzewającą, pire makowym i cytrynowo-makowymi babeczkami, zwanymi pop-overami. Kuba, jakie mamy główne dania? Dania główne mamy dwa stare i trzy nowe. Do mielonego z mizerią i schabowego z kapustą szef Michał Bryś dołączył trzy nowe dania główne. Stek z antrykotu z sosem chili, pire z batatów, warzywnym brinoise i chrustem spora. Filet z zębacza z sosem beurre blanc, karmelizowanymi marchewkami i risotto z atramentem z sepi. Oraz polędwiczkę jagnięcą w ziołowej kruszące z grasicą, gnioki orzechowym i sosem śliwkowym. Wyglądają na trochę takie, bardziej wyglądają trochę na prostsze od tamtych, bo tamte jak na przykład to schabowe było, to wygląda jak jakieś nie z tego świata. Także IMO może im lepiej pójdzie jednak na tej karcie, zobaczymy. I nie ma blinów, no na deser może jakieś bliny przynajmniej. To wyznaczymy kapitanów jeszcze. Czerwona kuchnia. Aga! Boję się tej opaski jak cholera, bo dzisiaj ewidentnie nie jest mój dzień. Panowie, poprowadzi was dzisiaj Kuba. No oni ją chcą zabić, ona ona miała zejść po prepie. To jest zła decyzja, tragiczna decyzja. To się skończy tragedią dosłownie, jak ona wejdzie. Dziękuję, szef. Zrobię wszystko, żebyśmy wydali ten ser. I Tamae pisze, że to mogą być jednak bardziej skomplikowane rzeczy wbrew pozorom, a i Tamae jest tutaj naprawdę kocurem w tych tematach, więc może... Ciekawe, jak dzisiaj czuje się Paweł. Pawle! Jaką ma minę, jak on już kiśnie tam, no nie? No, będzie mocne dzisiaj, dawaj Paweł. Szefie, jesteśmy gotowi niczym haker na dostęp do Wi-Fi. Nie. Pawle, otwórz drzwi piekielnej kuchni. W przyjemności. Pawle, otwórz te drzwi i po prostu wyjdź. To powinien Bryś powiedzieć. Czas na piąty w tym sezonie serwis w piekielnej kuchni. Czy tym razem gościom uda się zjeść potrawy z karty przygotowanej przez szefa Michała Brysia? Czy kucharze opanowali menu i wydadzą serwis goście, do końca? A goście, no dobra, uwaga, nowy rozdział, nowe zamówienia. Nowa koalicja, pierwszy stół. Pierogi, tatar dwa razy, kalmary. Potem jagnięcina, schabowy, antrykot, well done. Drugi antrykot, medium. Kolejny stół. Przegrzebki, tatar dwa razy, kalmary. Potem zębacz dwa razy, mielony, antrykot, medium. I trzeci stół. Kalmary dwa razy, antrykot, medium. Potem powodzenia. Mielony. Tak, szef. Tak, szef. Tak, szef. Panowie, nie wierzę w to. Padamy w rytm i jedziemy do przodu. Wszyscy do mnie pierwsze zamówienia. Pierwszy stół, przegrzebki, pierogi, potem mielony schabowy, drugi stół, przegrzebki, tatar, potem mielony zębacz i trzeci stół, kalmary, tatar, potem mielony schabowy. Tak, szef. Skoro dzisiaj idziemy na migi, to no, porażka jest straszna. Taki będzie serwis. Niestety w niebieskiej kuchni już pierogi Kuby dalekie są od ideału. A to jest to, co było. Kuba, co? Wow, 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 wow. Za duże masz... Jezu, ale się oblałem, widzieliście to? Było w kamerze? Mogę się obrać jeszcze raz, jak nie było, żeby było dla kontentu. Ej, jak wstanę i będę miał mokre, to się nie siurałem, dobra? Wykrojone kawałki, widziałeś, jak podawaliśmy zawsze? Sam je spieprzyłem. Moja wina, trudno. Dawaj te kółka. Wstrzymuj się z kurką w takim razie. Dobra, wstrzymałem się. Każdy ma cel i każdy ma robić wszystko idealnie. Idealnie nie jest u czerwonych, dania nie są gotowe. Szef zauważa, że Agnieszka nie jest dziś w najlepszej formie. No, a jest kapitanem. Agnieszka, chodź, chodź, chodź na chwilę, chodź. Nie będę ściemniać, dzisiaj się naprawdę źle czuję.
Marcin! Powiedz mi, co to jest. Wietrzymy lodówki? No i Jezus Maria, ciekawe doświadczenie zobaczyć, jak suszef dostaje opierdziel. Panowie, nie będę słuchał od szefa i za was. Jeśli raz to już baczę, że zostaniecie dobra. Drzwi otwarte od lodówki, ja was do domu. Tak jest. Nie no, słychać, jest Armagedon. Następnym razem no, się to raczej nie powtórzy. Co się stało? Mam dzisiaj coś z serduchem. Z sercem? Ale co, potrzebujesz lekarza? Nie, dostałam palpitacji rano i ciągle mnie trzyma. Stres? Chyba za dużo stresu na kuchni i chyba za dużo złej atmosfery w domu. Jak cię wyślę teraz na 15 minut do domu, to co, pomoże ci? Myślę, że tak. Nie no, nie wysyłaj jej na 15 minut, bo ona wróci i się zabije się dosłownie na tej kuchni, zamęczy się. To jest tragiczny pomysł, żeby ona wchodziła tutaj, ona w ogóle nie powinna od początku tu być. Położę się tam nogi do góry. Daj opaskę i wróć za 15 minut. Dziękujesz. Dobra. Niech idzie do domu, niech sobie odpocznie, niech już dzisiaj do nas nie wraca. Mhm. Marta? Tak, szef. Dostajesz opaskę? Tak, szef. No i działaj tak, jak najlepiej potrafisz. Tak, szef. A potrafisz, bo już pokazywałaś to. Marta, jesteś świetnym kapitanem. Nadajesz się naprawdę jak nikt z no, nas na to stanowisko. Ale jak to mówią, z pustego i Salomon nie naleje. Szef, ja nie mam z czego robić, bo ja nie mam składników przygotowanych. Cały czas czegoś brakuje z tego, co A czego ci brakuje konkretnie? No na przykład czosnku, konfit, rosti nie były przygotowane, mięsa nie miałam w ogóle przyniesionego. Kurki przyniesione. No Agnieszka miała to robić. I byśmy No ten Salomon, słuchajcie, ten Salomon z kłamczucha, więc Salomon, a nie Salomon. Proszę nie poprawiać, dobrze było. Dali te dania, gdyby nie to, że nie mieliśmy prepa przygotowanego pod te dania. O, Agnieszka za to. Od rana źle się czuła, ale... a jesteście zespołem, powinniście dbać o siebie, tak? Bo jeżeli jedno ogniwo będzie osłabione, to cały zespół będzie osłabiony, tak? A teraz nie jest sztuką zrzucać winę na koleżankę, która jest chora, widziałyście, że się źle czuje. Agnieszka, ja wiem, jaka jest sytuacja. No ale Agnieszka też po pierwsze powinna od razu to zakomunikować Brysiowi i nie zgodzić się też na przyjęcie opaski, powiedzieć, że osłabi drużynę, no nie? Więc tak szczerze, ja wiem, że jej presja wjechała, ale no tutaj dużo rzeczy źle zagrało. Ja wiem, że nie damy rady, po co to na siebie brać, po co zgrywać kozaka, no kurde, no. I mało mnie interesuje, co jest teraz przygotowane, nieprzygotowane i tak dalej, tylko musicie nadrobić te siły. Cel jest jeden. Wydać dania gościom. Emocje sięgają zenitu, ale uważam, że opanowanie tylko może nas uratować. Tymczasem osłabiona Agnieszka próbuje się zregenerować, żeby jak najszybciej wrócić do kuchni. Ona się właśnie wywaliła. Nie wpuszczajcie jej do tej kuchni, ona się wywaliła. Kto jest fighter, ja? Kto jest fighter? Nie, nie jest. Naprawdę jest, czuję, nie że jest. Potrzebuję chwili odpoczynku. A czy fighterami są panowie i tym razem dobrze przygotowali przystawki? Kto robił tatar? Ja, szefie. Tępy jest w smaku. Płaski, zupełnie płaski. Próbowałem, kurde, no... Zdarza się każdemu. Więcej pieprzu. Niech to będzie z jakimś charakterem. Dobra. Niech płonie! Kto kroił? Ja. Bryła? Ja, szef. Kuba. Kapitan. Zobacz. Za grubo, nierówno, grudy. Przepraszam, szef, zrobię nowy. To możesz sałatkę w domu robić taką. Przepraszam, szef. I najlepszemu... Zdarzasz. Wiemy, co poprawiać? Tak, ale nie jest na nich zły. Właśnie zobaczcie, że inaczej do tego podszedł, że nie zrobił awantury, tylko hej, jest prawie dobrze, ale możecie lepiej. Tak, szef. Do roboty! Szef, 15 minut, dania będą z powrotem. Wszystko da się poprawić. W kuchni czerwonej nie jest lepiej. Karolina nie poradziła sobie z przegrzebkami. Wiecie, ile kosztuje porcja tych przegrzebków? Kasia. Nie, szefie, nie wiem. Marta. 100 za kilogram. 100 złotych. Za kilogram! Ja mam dosyć, no. I koniec. Ja chciałam oddać. Nie! Chciałaś oddać? Poczekaj! Będziesz dyskutować? Nie. No chcę ją złapać. Mówię, co ty robisz, dziewczyno, weź się ogarnij, kurde. Chciałaś się poddać? Nie możesz się poddać, nie. Nie wiem, może mnie to wszystko przerosło. Chcę, żebyś tu została i żebyś pokierowała tą kuchnią, bo to potrafisz. Marta, weź się w garść, nie płacz. Zepniemy się wszystkie razem, damy radę. Dasz radę? Tak, szef. Posklejasz. Tak, szef. Będzie dobrze. Ale Bryś dzisiaj wyrozumiały. Trzymaj emocje w sobie, ale no dajesz do przodu. Niebiescy ponownie próbują wydać przystawki, ale znów mają problem z pierogami Kuby W. Za ile tatar? Minuta. Za ile pierogi? No, za długo, panowie. Koryć im płynie. Wróć! Byłem pewien, że będzie okej, a tu...
Kazaliście mi składać pierogi, no. Kuba, no ale co za długo? To nie jest za długo. Wtedy stało, korycie nie jest za miękkie. Trzeba go ze szprycy i dołożyć pire. Jest ostra ta baka teraz. Tymczasem do kuchni czerwonej, zarządzanej przez Martę, wraca Agnieszka. O mój Boże, i dają jej bohaterską muzykę. Nie rób tego. Dosłownie sobie krzywdę zrobisz. Ty przed chwilą przewróciłaś, próbując usiąść. No jesteś, Agnieszka, w końcu pokaż, gdzie co leży, bo może to wszystko pochowałaś. Chcę widzieć współpracę między wami, dobra? Tak. Współpraca. Do roboty. Agnieszka, ja jestem kapitanem, więc jak każe ci skakać, to powinnaś tylko spytać, jak wysoko. A czy panowie nie zawiodą szefa i w końcu wydadzą jakieś przystawki? Uff, jest lepiej. I gitara. Pokaż mi Brinua do Kalmara. Dzisiaj w kuchni czuję dobry flow. Lepiej. Brawo, panowie! Okej, idzie. Dziękuję, szef. Na pas. No i tak nieźle, że wyszło. Znowu złapaliśmy wiatr w żagle, także jedziemy do przodu. Wiatru w żaglach zdecydowanie brakuje Karolinie, która znowu zmarnowała przegrzebki. Przecież jak można cokolwiek smażyć w takim tłuszczu? Czy nas stać na taką rozrzutność? Nie, szef, nie, szef. Nie stać nas na taką rozrzutność. Nie stać nas również na to, żeby goście siedzieli głodni. Dawałam za dużo oleju, więc moje przegrzebki się ugotowały. Czemu te zwierzęta zginęły w tak kiepskiej sprawie? O Jezus Maria, jak brutalnie. Aby już żadne przegrzebki nie trafiły do kosza, szef postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Nie denerwuj się, zobacz, zobacz. Masz lekcję teraz, dwóch kucharzy ci pokazuje. Ale jak dzisiaj milutko, Boże. By się okazało, żeby tak robił od pierwszego odcinka, to by miał w tym momencie 10 osób w finale, bo nie byłoby kogo odpulić. Karolina, nie płacz, nauczysz się i naprawdę będzie wszystko okej. Cienka warstwa tłuszczu na patelni. Uwielbiam, jak coś szef opowiada, bo mówi to z taką pasją, że aż się człowiekowi chce. Chodzi o to, żebyśmy to zrobili szybko. Przegrzebki smaży się szybko. Szefie, super lekcja, o przegrzebkach nie zapomnę do końca życia. Czy równie wiekopomna chwila wydarzy się w kuchni niebieskiej? Czy to jest idealny kalmar? Tak, szefie. Wszystkie elementy są. Melon z kolendrą, szczypiorek. Bliś jest Bogiem, a bliny nałogiem, mordo. Chłodnik. Idzie. Dziękujemy, szef. Serwis. Idziemy dalej, panowie, nie wpadamy w euforię, ciągniemy dalej serwis. Goście są najważniejsi. Po profesjonalnym szkoleniu ze smażenia przegrzebków, Karolina w końcu sama sobie z nimi poradziła. Niestety nie ze wszystkim poszło jej tak dobrze. Oj. Co to jest? Co to kładziesz? Zgęstniało. Zgęstniało? Nie, no... Trzecia dawka przegrzebków do kosza będzie. Ja pierdzielę, ale bym wyjadł ten śmietnik. Znaczy to większość tego programu bym najchętniej po prostu siedział tam schowany pod stołem i wyciągał szybko rzeczy z tego śmietnika. To tak zjadł. Kto to robił? Ja się wcześniej robiłam, zważyło się. To jest krem? To nie jest krem. Nie, to nie jest krem. To nie jest krem. Zgodnie zauważyły wszystkie panie. Karolina, nie mam siły już. Jak można spieprzyć tak prosty krem cytrynowy? Będziemy rozmawiać jeszcze o czymś? Nie, nie. Czy zakończymy ten żenujący spektakl? Dla mnie to jest porażka, no porażka. Tyle w temacie. Nie ma kremu, jest jedynie tylko chłodnik i tatary. Ale tatary od nowa musisz robić. To źle, tamto źle. No i co? I no, na co, no i co robisz? No co zrobisz? A sera nie można tego mać. Ty to się już nie odzywaj lepiej. Naprawdę, serio, bo... Ale co, że przeze mnie jest wszystko teraz? Mówiłam, liczmy siły na zamiary, a kto wyżej straja jak dupę ma, no to właśnie tak wychodzi, jak wychodzi. Że nic nie wychodzi, koleżanko. Ale ja jestem zła. O Jezus Chrystus. Cokolwiek w kuchni się nie pojawia, cokolwiek jest źle, zawsze jest moja wina. Mimo że siekiera wisi w powietrzu, panie próbują jeszcze wydać jakieś przystawki. Gotowe? Te pierogi nie przejdą. Może coś pójdzie. Pierogi nie przejdzie. Patrzcie, tu palniki są, a wy nakładacie pierogi przy rozgrzanych palnikach. Nie dziwcie się, że to leci. Jak czwarte przegrzewki pójdą do kosza, to ja zwariuję już. To, że nie przejdą. Tragedia, no tragedia, po prostu to jest tragedia. Taka prawda, szef, no. Co? Taka prawda? No nie, jak możecie pierogi nakładać przy palnikach? I będziemy musieli wyrzucić kolejne przegrzebki, bo nie mam do tego pierogów? Jezu! Ja pierdykam. Trzy stoliki poszły w kibel.
trzecie albo czwarte przegrzebki. Tak. Czwarte? Tak, szef. Bo ja straciłem czwarte. Rachubę. Gubię się w rachunkowości. No się nie dziwię, że on się wścieka. Nic innego nie robię od rana w tej kuchni, tylko liczę pieprzone przegrzebki. No i chodź, to by nasz szef tak zgniótł, bo ja bym też tak dzisiaj zgniotła naszą drużynę. Mam zamknąć już tą kuchnię? Tak, szef. Nie wydamy tak? tego. Tak, szef, bo nie wydamy. Zrobiłam wszystko, co mogłam i więcej nie byłam w stanie. Jeśli kapitan nawet nie wierzy, że stąd wyjdzie jakiekolwiek danie, ja nie mam myśli. Zamknięta kuchnia będzie. Nie dajcie mi żadnych argumentów. No, ja bym nigdy z kuchni sama nie wyszła. Przepraszam. GG. I taki gówniany z ciebie jest kapitan. Zamykam tę kuchnię. Idźcie do domu. Przepraszam, szef. Wiem, dlaczego nazywa się ta kuchnia piekielną. Bo jest to cholernie trudne tutaj być. Wracające do domu panie całą winę zrzucają na Agnieszkę. Oni ją chcą zabić dosłownie. Ona na zawał zejdzie za moment. Jestem mega wściekła na siebie i na dziewczynę. Ja się boję o film ten. Co się dzisiaj w kuchni działo. Nominacje na koniec. Nie odzywa się! Teoria, a praktyka to jest co innego. Książek to ja też mogę przeczytać, a tak naprawdę gówno wiesz. I z tobą już nie będę rozmawiać. Posłuchaj mnie chociaż raz, a może dobrze na tym wyjdziesz. Schowaj tą dumę do środka i zacznij pracować. Kozioł ofiarny znaleziony. Reszta pań oczyściła się z zarzutów. Trzeba przejąć zobowiązania tamtej kuchni. Będzie miała wszystkie możliwe nominacje, a Bryś się na koniec wkurzy o to. 100%. Róbcie wszystko, żeby goście dostali jedzenie. Tak, szef, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Czy panowie obronią honor piekielnej kuchni? Ej, ale oni zrobili przegrzebki instant dobre, no nie? Więc tam jakaś klątwa przegrzebkowa się wydarzyła. Jest! Szybko na pas. Serwis. Dobry timing, dobra komunikacja. Tak działa drużyna. Nie, panowie, pierogi jeszcze raz, nie podamy tego, przepraszam. Co? Pierogi jeszcze raz, nie podamy tego, przepraszam, moja wina. Nie wiem, stary, nie wierzę. Jak oni się wywalają na tych pierogach strasznie. Chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. No moja wina, mea culpa. Gdzie jest to spieprzone danie? Wyniosłem na zaplecze, szef. To chodźmy wszyscy, to zobaczymy. No i bang. Pokaż całej klasie, co masz na tym telefonie, no nie? Śmieszne chyba. No to weź ten telefon. Jakie prawo Marcina? A ja sram na prawo Marcina. Nie mów mi, że prawo Marcina zabrania zabierać telefonów, bo to moja szkoła, no nie? Ja tu jestem nauczycielem, ja będę decydował, co zabieram, czego nie zabieram. A nie podoba się? To zadzwoń do rodziców. A, nie masz czego, zabrałem ci telefon. Jak byłem tam, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tyle zdarzyliście. Jezus Maria! O mój Boże, ale oni to chomikowali. Oczywiście nie tylko wy. Dziewczyny również. Poważnie, tak mi powinno być. Nie, smutny widok. Na sali są goście, którzy 3,5 godziny czekają na te pierogi. 3,5 godziny i poszła tylko... Jeden raz poszedł taki stolik. Jeden raz z niebieskiej kuchni, 3,5 godziny. Ja nie wiem, no, to zmiana karty to jest jakaś tragedia. No oni w ogóle nie byli na to gotowi. 3,5 godziny na pierogi. Wstyd. Trzy stoliki, sorry. Kolejne dania nie mogą wyjść, dlatego że pierogi, których uczycie się od 5 tygodni, wyglądają jak wyglądają. Tyle żarcia. Masakra. Chyba nie trzeba innego argumentu. Nie, szef. Nie, szef. Żebym powiedział jedno zdanie. Nie wrócimy już do kuchni. Kuchnia niebieska również została zamknięta. Ja nie wiem, jak on będzie czarne bluzy rozdawał, czy to będzie jakiś dramat. Nadzieja umarła, zanim kucharze na dobre się rozkręcili. Panowie wracają po serwisie z innym nastawieniem niż panie. Panowie, chodźcie na chwilę do nas. No finał, jeśli was finał, mogę prosić. Wydajcie wszystko? Finał. Wzięliśmy jeszcze wasze czeki z waszej kuchni. Ale nie mogliśmy nic wziąć z waszego prepa, bo nic się nie nadawało do zrobienia. Paniom chyba zrzedły miny, kiedy niebiescy obiektywnie ocenili ich pracę. Na swój temat również mają kilka wniosków. Komunikacja była super między nami. Też zauważcie, jaki porządek był u nas na kuchni. Nie chcielibyście być na kuchni czerwonej. Burdel taki, że po prostu masakra. To jak można prepa, który
go robimy 5 raz. Mówiliśmy ci 15 razy, że źle się czujesz. Zostań w domu, poradzimy sobie bez ciebie. Marta, pamiętasz swoje gorsze dni na kuchni? Wszystko za ciebie wtedy robiłam i co chwilę pytałam, czy dobrze się czujesz. Wbij sobie do głowy, że nie trzeba być najlepszym, że można się przyznać do błędu. A ty, żeby ktoś ci coś pomógł, to jest dla ciebie wielki wstyd. Nie, no mi to... One mają problem z tym od początku. On to będzie cały czas się rozbijało o to, no nie? Dosłownie muszą wymieszać drużyny po prostu. Niestety. One się bardzo nie lubią. Ręce opadają. Jesteśmy zespołem. Powinnaś pomagać i słuchać tego, co się mówi. Mówię tak, robisz tak. Powiem ci, że masz skakać, a powinnaś skakać. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Myślę, że dogadamy się wszystkie, ale w 4, nie w 5. Powodzenia. 100% się dogadacie. 100% nie znajdziecie sobie kolejnej osoby. Na ocenę serwisu. Czy szef podziela zdanie uczestników? Popatrzcie na mnie. Dzisiaj wam zaproponowałem nowe otwarcie. Nowy rozdział. Co się zacięło? Zaciął się prep, zacięłam się również z przegrzebkami. Ja się dzisiaj zacięłam prep. Mam poczucie winy i wiem, że dzisiaj przeze mnie drużyna była słaba. Tak, ale z drugiej strony wiem, Agnieszko, że nie byłaś dzisiaj w pełni formy. Ja nie wiem, jak to nie było ustawione i ona się serio wywróciła po prostu losowo stojąc i oni ją jeszcze wpuścili na kuchnię, to jestem pod wrażeniem odwagi producentów tego programu, że nie widzieli w tym żadnego zagrożenia nad patelniami z rozgrzanym olejem, no nie? Nad nożami. To by się tak źle mogło skończyć. Agnieszka robi z siebie ofiarę, więc nie sądzę, żebyśmy mogły współpracować. To były problemy ze zdrowiem? Niecodziennie musimy się czuć jak supermeni chyba, no. Ale mimo to stanęłaś do walki. Nie chciałam, żeby dziewczyny były same. Chciałam wam, dziewczyny, pomóc i dostałam za swoje. Emilia, wiem, że się starałaś dzisiaj. Pewnie, że taka prawda. Ale widziałem też, z jakim nastawieniem komunikowałaś się z Agnieszką. Przypadek? Może wszyscy myślą, że ja się uwzięłam na Agnieszkę, ale ja po prostu nie wierzę w jej chorobę. Tego to już chyba nie chcę nic komentować. Uwierz mi, atmosfera w kuchni zawsze będzie wyłazić na talerzu, który z kuchni wychodzi. A ja nigdy nie podałbym swoim gościom dania nasączonego jadem. No, dziewczyny, u was to chyba już się nie polepszy. Marta, jesteś kapitanem, nagle chcesz się poddać, rezygnujesz. Walczę do końca, jeżeli wiem, że mamy szansę. Gdybym ja była kapitanem, to ja bym się tak łatwo nie poddał. Nigdy się nie można poddawać. Nigdy. Panowie, u was przynajmniej... No u nich przynajmniej się jakoś dogadują, bo dziewczyn to w tym momencie się nie da słuchać, no. Jezu, one są tak, tak cięte na siebie. Od samego początku w sumie. Komunikacja działała. Jako tako. To była współpraca. Gdzieś tam... Oni się lubią po prostu. Zatkliła się jakaś iskra boża. Wiem, że nie skończyliśmy tego serwisu, ale chociaż trochę udało nam się nadrobić. Dlatego dzisiaj będziecie bezpieczni. To jest to! Dzisiaj nam się upiekło. Nominować będą wyłącznie panie. No to wiemy, kogo chyba nominują. Będzie kolorowo. Ale uwaga, w głosowaniu nie weźmie dzisiaj udziału Agnieszka. Żart. Nie tylko... O Jezu, jak Bryś zbazował w tym momencie. O mój Boże, jak cudownie. Dobra, nabieram jeszcze, w sumie coraz bardziej lubię Brysia, tak szczerze, nabieram szacunku do niego. Dosłownie Sigma move. Wszystkie by po prostu powiedziały, ona ma lecieć, ona zła. O jak ją urządził pięknie. W dniu dzisiejszym czułaś się źle. W mojej kuchni, osobie słabszej, niedysponowanej, trzeba pomóc. No i to jest fajna postawa, szczerze. Jak pociągnąć ją na dno. Dlatego nie pozwolę dzisiaj zrobić z Agnieszki kozła ofiarnego. Cuda to się jednak czasem zdarzają. Wybierzecie dwie osoby, które najmniej wniosły dzisiaj do pracy w czerwonej kuchni. Chcę poznać ten werdykt za kwadrans. Tak, szef. Tak, szef. Co będą złe na nim na pewno. Na pewno bardzo złe. Panie mają twardy orzech do zgryzienia. Szef pokrzyżował im plany. Może w końcu przyznają się do błędu. To jeszcze raz. Szybki okrzyk, niech dziewczyny już dyskutują, co? O, cicho.
Wszyscy za jednego. Panie postanowiły jednak dogadać... Jak cichutko, żeby w tym momencie ich nie poddenerwować jeszcze bardziej. ...dać się i przechytrzyć szefa. Dziewczyny, robimy ustawkę. Stajemy wszystkie przed szefem, czy nie? Ja myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, no. Marta... Proponuję, że... Tak, tylko wy tego nie robicie solidarnie, żeby pokazać, że wszystkie nie ogarnęłyście, tylko po prostu bardzo chcecie Agę wyrzucić, więc teraz wychodzicie wszystkie, żeby zrobić to na złość Brysiowi. Tylko on nie będzie grał w waszą grę i nie zdziwi się, jak wszystkie wywali. Byśmy podzieliły się równo głosami. To się bardzo źle skończy, tak. A więc tak... Bo one tego nie robią w dobrej intencji, jakby one to robiły w dobrej intencji i by wyszły i powiedziały, że po prostu nie, może tak zrobią, może to obrócą, dadzą taki spin, że powiedzą, że wszystkie w sumie robiłyśmy, popełniałyśmy błędy i wszystkie potrzebujemy w tym momencie tej nominacji za karę, no to byłoby jedno, ale mam wrażenie, że Bryś zwęszy, że to jest zrobione na złość dosłownie, za to, że im zabronił, zablokował ruch. Karolina, 2 głosy, Emila, 2 głosy. Kasia, 2 głosy i ja, 2 głosy. Czyli stoimy wszystkie. Aga, wiesz jak jest, no. Jeden za wszystkich? Wszyscy za jednego! Za jedną chyba. No i dobra, tam to samo, tylko troszkę i na odwrót. I co? Myślałyście, że mnie przechytrzyłyście? One zapomniały, że mikrofony mają podpięte. Jezu. Umówiłyście się na to głosowanie? Macie 10 minut na podjęcie sprawiedliwej decyzji. Coś co? Ej, wszystkie mamy czarne bluzy. Ja Boże. Zejdę. No, ale Bryś serio, Bryś punktuje w tym odcinku bardzo, bo myślałem, że bez Zenka to trochę mi się odechce, ale szczerze, zaczynam to oglądać dla Brysia i nawet nie żartuję. Pokazał się z fajnej strony w tym odcinku i jak trzeba było być stanowczym, żeby rozgromić jakieś durne układy obwiniania Agi, to też się fajnie pokazał. Ej dziewczyny, dobra, spinamy dupy i jedziemy, bo ja już naprawdę zaraz tu zejdę. Kogo tym razem nominują panie? Pora przedstawić szefowi ostateczną decyzję. Czy panie wyciągnęły wnioski i wybrały najsłabsze ogniwa? Cierpliwość szefa jest już na wyczerpaniu. Co zdecydowałyście? Ale już po mojej interwencji. Więc szefie, ja mam 4 punkty, Marta ma 2. I my po 1, szefie. Szefie, następnym razem, jeśli będzie mi to dane, postaramy dać siebie dużo, dużo więcej. No mi się wydaje, że ja dzisiaj błędów nie popełniam, że staram się robić jak najlepiej potrafię, tak? No po to tu jestem. Kasia, Emilia, wróćcie na miejsce. Szefie, uważam, że powinnam ja stanąć z Agnieszką na środku dzisiaj. Chętnie posłucham. Dlaczego akurat ty i Karolina dostałyście głosy od swoich koleżanek? Karolina, ty zacznij. Więc jeśli chodzi o to, dostałam głosy za te przegrzebki, które dzisiaj niestety... No spieprzona sprawa była, bo szczególnie, że on pokazał dosłownie, jak to robić. To już było takie, on bardzo się postarał być wyrozumiały, no. Że na chwilę wyluzował, okej, usmażył przy niej. No kurde. Ty nie wyszłaś. Mogłaś podjąć walkę z tymi przegrzebkami, to tylko przegrzebki. No i zawiodłam drużynę. Karolina, to chyba dzisiaj nie jest twój dzień, ale ja wiem, że potrafisz. No, ja ją nawet lubię w tym programie, w żaden sposób mi nie przeszkadza, nie jest furiatką, no nie, nie robi jakichś durnych dymów czy coś, tylko serio się chyba stara. No nie wiem, czy za te przegrzebki ją ocali. Rzuć na głosy koleżanek? Nie udźwignęłam swojego dania i czuję się, jakbym miała splamione. O Jezu, czat bardzo błaga o Emilię. No proszę pompony, gdzie są pompony? Proszę kibicować. Honor. Jeśli chodzi o przygotowanie do serwisu, miałam swoje dania przygotowane. Uczyłam się nie tylko swoich dań menu, też się starałam pomóc. Ona zawsze dookoła, turururu, pitu pitu, bajeczkę sobie mówimy. Karolina nigdy nie była konkretna. Marta, Karolinę pokonały przegrzebki. Z czym ty walczyłaś dzisiaj? Nie zrobimy tego, szefie. Przepraszam. Szefie, poddałam się za szybko.
miałam nic na swoje usprawiedliwienie. Zawiodłam i tyle. Marta, tobie to należy się taki kopniak w dupę, żebyś się w końcu ogarnęła i pokazała, na co się stać. Obniżyłam morale. Mam z tego bekę, patrząc na to, że z Emilą pracowałam przez cały ten sezon wakacyjny i nic się nie zmieniła. O kurde, jakie lore dropnęło na czacie. Co jest? Dziewczyny, podjęłam sama decyzję, że idziemy do domu i nie kończymy serwisu. Marta, jak ty przestajesz wierzyć w grupę, to jak grupa ma wierzyć w ciebie i w to, że wygramy? Uważam, że poddałam się. I nie zasługuję, żeby dalej tutaj być. I ty beczysz? I chcesz odejść? Chcesz zrezygnować? Coś ci powiem. Szefie, Martę trzeba ogarnąć i mam nadzieję, że szef to zrobi. Kiedy wybierałem osoby, które godne będą rywalizacji w piekielnej kuchni, zaintrygowało mnie twoje hobby, twoja pasja. Rugby. Pomyślałem sobie wtedy, kurczę, przyda mi się taka fajterka. Widać jestem za słowa, szef. Wiesz co? Tak, szef. Nie pozwolę ci się poddać. Wiem, że jutro żałowałabyś tej decyzji. Żałowałabyś tej decyzji. Jest prawda, jej zależy. Na pewno, szef. Dziękuję, szef. Być może będę żałował. Coś mi podpowiada, że nie. Dziękuję. Że jeszcze zobaczę kogoś, kto kiedy upada, podnosi się dwa razy silniejszy. Tak, szef. Jezu, kiedy trylogia Nolana stała się taka intensywna, no nie? To jest trzecia część, Batman obecnie jest w dziurze i powstaje. Marta, rugbystki nie płaczą. Marta, wróć na miejsce. Dziękuję. Marta zostaje, a Karolina nie. Smutno. Karolino. Tak, szef. Marta dzisiaj się poddała. Ale już wcześniej pokazała nieustanny rozwój. Tylko dlatego daję jej jeszcze jedną szansę. Taka mało problematyczna była. Stojąc obok Marty, tak to naprawdę jest, wiedziałam, że będę musiała się pakować i jechać do domu. Oczywiście też zrobiłaś postępy. Ale oczekuję więcej. To jest piekielna kuchnia. Zdejmij bluzę. Opuść piekielną kuchnię. Dobrze, szef. Karolina, będzie mi strasznie ciebie brakować. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Nie za tym mój czas minął, no ale mówi się trudno. Nie była jakąś taką mega hop do przodu wyraźną postacią, ale właśnie Karolina była jedną z tych pozytywnych postaci niewielu. Dalej realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Piotrkowie. Karolina, tutaj trzeba mieć Nie, mi się wydaje, że to nie była ironia czat, że serio jej było smutno. Twardy charakter, twardą dupę. No zobacz, płaczę, tobie niestety no. Jeszcze troszkę do tego brakuje. Może się lubiły off camera. Karola, trzymaj się i niech się tam w życiu wiedzie. No. Na pewno się zakolegowali z kimś lepiej, z kimś gorzej. Karolina, dziękuję. Musisz opuścić piekielną kuchnię. Dziękuję, szef. Z powodzenia. Dziękuję, szef. Ale mam wrażenie, że kurczę... Pewnie z tego wyciągnęła dobre rzeczy, że to była. Tak naprawdę najbardziej będzie dobrze mi brakować wypadła. Tych emocji, które towarzyszyły temu wszystkiemu. Będzie mi brakowało ludzi, z którymi mieszkałam, żyłam na co dzień. A teraz się rozsypa. Dodam tylko, że może jestem... Że uczestnicy walczą między innymi o nagrodę 100 tysięcy złotych. Brakuje mi tego w tym sezonie. W poprzednim słyszeliśmy co chwilę, a teraz nie mam. Jak ich powiedział dodam tylko, to już mi zaskoczyło w głowie. Niepoprawnym optymistą, ale ja ciągle wierzę, że możemy zacząć jeszcze raz, od nowa. Dziękujemy, szef. I zrobimy to. Tak, szef. Idźcie do nas. Dobranoc, szef. Dobranoc. Póki co jest tragedia, jesteśmy w połowie. Nic nie może wyjść praktycznie z kuchni, a karta się zmieniła, jest jeszcze gorzej. 3,5 godziny. Dzisiejszy serwis po prostu się katował. Wybór pomiędzy Karoliną a Martą był jednym z najtrudniejszych, jakich do tej pory musiałem tutaj dokonać. Obie zgubiły wiarę w siebie, a bez tego nigdy nie da się dobrze gotować. Ostatnią szansę dałem Marcie, bo ufam, że sportowcy potrafią podnosić się po upadku. Dla Karoliny mam jedną radę. Pracuj nad sobą, by zostać tak dobrym kucharzem, jakim jesteś człowiekiem.
A propos wyborów, ja się cieszę, że do dzisiejszego obiadku wybraliście właśnie Avizo TV i zdecydowaliście się obejrzeć z nami kolejny odcinek programu Hell's Kitchen. Dzięki piękne za oglądanie i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Prawdopodobnie już jutro, bo codziennie staramy się dać wam coś tutaj do oglądania podczas jedzenia. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!